Cześć kochani, witajcie 1 października i zaczynamy, słuchajcie, Vlogtober. Tak kochanie? A to, dobra. Ja się właśnie maluję, jestem u Melanii w pokoju. Maluję się, bawimy się, piję kawę. Także wielofunkcyjna mama. Czekaj. No, teraz okej? Okej. Dziecko każe mi się malować. Czy to jest jakiś znak? Misiu, mama ładnie wygląda, jak jest pomalowana? A bez makijażu ładnie wygląda? Czyli ci obojętnie w sumie, tak? Okej. Będziemy dzisiaj robili metamorfozę tych szafeczek. Będziemy zmieniali gałeczki. Bo w końcu znalazłam gałeczki. Mama! Tak? Mama! Okej, no. A co zbudujesz z klocków? Przepraszam was. Co zbudujesz z klocków? Pokaż, co budujesz z klocków. A, okej. Bo w końcu znalazłam właśnie te gałeczki, żeby wymienić tutaj. I powiem wam, że już trochę byłam taka trochę zdenerwowana, bo nigdzie tych gałek nie było, a już się tak nastawiłam. Zresztą tu już jedna jest wymieniona. Nie, no to teraz co? Ale udało się, znalazłam w kiku. Okazało się, że były po prostu schowane w piwnicy. Dosłownie. I pani je przyniosła i okej. Tak. Cieszę się, że zaczynam z wami Vlogtober. Jestem, musiałam trochę tutaj opanować sytuację. To już jest mój cały makijaż. Ja nie będę dzisiaj za dużo nakładać, bo dzisiaj nigdzie w końcu nie wychodzimy. Siedzimy w domku. I bardzo cieszę się z tego, że mogę nagrywać Vlogtober, że jest już taka oficjalnie taka jesień. Dla mnie październik to jest taki właśnie czas już jesienny. I bardzo się cieszę. Myślę, że no nie będzie tych vlogów codziennie. Wiecie, no nie dam rady tego fizycznie ogarnąć. Ale w miarę możliwości będę nagrywała. I mam nadzieję, że coś z tego będzie. O, to są te gałeczki, słuchajcie. I mam tak, te będą do salonu. Wybaczcie mi moje paznokcie. Te będą do salonu. A te niebieskie będą tutaj do Melasi, do pokoju. Także będziemy dzisiaj to wymieniać. Koszt takiej jednej gałeczki to jest, słuchajcie, euro. Jedno euro. Jest... Polskie 5 zł jest pokazane. Dziękuję kochanie. Dobrze, zrobię mniamnia. To jest moje śniadanko? Klocki? Tak? A zrobisz mi jeszcze coś? Marcheweczkę tam masz w tym burdlu. Zobacz, masz marcheweczkę i masz inne dobroci. A ty już się tu gałkami interesujesz? Chcesz pokazać do kamery? No to pokaż gałeczki, jakie będziesz miała. Pokaż. Takie? Tu musisz pokazać, tu. Wow, tu. O, takie będziesz miała gałeczki śliczne. Tak? No, także tak, kochani. Więc zaczynajmy. A w ogóle poprzedniego dnia nagrałam wam kilka tam przebitek, ale za dużo nie nagrywałam, bo w sumie byłam trochę zajęta. I tak jakby nic się nie działo, ale miałam dużo pracy na laptopie, także skupiałam się na pracy. I tak w sumie, no, oprócz tego, że siedziałam na lapie, że w sumie byłam zajęta, ale nic się nie działo. Coś takiego. Także... a jeszcze muszę wam o czymś powiedzieć. Jestem zestresowana. Bo w sobotę jadę na wesele do moich klientów jako fotograf. I muszę, słuchajcie, 150 km dojechać. No wiecie, boję się, tak, to nie jest taki lęk, tylko to jest taki bardziej stres przed tym. Zawsze mam przed weselem stres, no bo jest to jakaś taka bardzo odpowiedzialna rzecz. To nie jest taka godzinna sesja w ciąży, którą można powtórzyć ewentualnie, którą można odwołać, przełożyć. To jest jednak ślub. No i już trochę jestem taka naładowana właśnie tym wydarzeniem. No i słuchajcie, no to się zbliża się nieubłaganie ten czas,
Ale bądźmy dobrej myśli. Cieszę się bardzo, że ten ślub w końcu wypalił, bo tam było, wiecie, zagrożenie koronawirusem, że tam odwołają, że przełożą. A na szczęście wszystko minęło. Jutro już też wyjeżdżamy do Gronau, czyli tam, gdzie wcześniej mieszkaliśmy. Jedziemy po prostu tam już do znajomych na weekend. Także tyle. Na razie. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and lubisz? Tak? Przesypać ci kilka? Zaraz wyjmiemy jakiś talerzyk i przesypiemy melasi, trochę kukurydzy. Hopcia, 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 hopcia. Robimy, słuchajcie, obiadek. Robimy takie ala coś spaghetti. Poczekaj, bo chyba trochę za dużo. O, proszę bardzo. I zajadaj, tak? A jaką mamy porę roku teraz? Jesień? A spadają listki z drzew? Tak? Tak spadają i tańczą wszędzie? Tak? Baba, okej. Okay. Także, kochani, przygotowuję obiadek. Takie udawane spaghetti, to już wam chyba mówiłam. Tu już się sosik się robi. W ogóle za oknem jest jeszcze bardzo pięknie. Jeszcze nadal nie jest jesiennie, także jeszcze cieszymy się ze słoneczka. I odezwa się do was później, jak będziemy robili melasi pokoik. Melaśkę, kapannica. Pokaż nóżkę na nóżkę. Ale fajna. Ale laseczka. Pokaż nóżkę na nóżkę. Pokaż nóżkę na... Stópki! Stópki! Jedz ładnie. Wow! Kochanie, kończę tego vloga. Myślałam, że zmontuję go razem z małą metamorfozą szafy Melanii, ale nie, nie dam rady dzisiaj tego zrobić. Jest już późno, jest już przed siódmą, robi się ciemno, także na spokojnie jutro to zrobię. Dostałam też dzisiaj przeuroczy prezent, który mnie wzruszył i opowiem o nim jutro. Także do zobaczenia w Vlogtoberze jutro.